Radosław Patrzowski dla portalu Fight Sport. Witaj, Radek. Witam wszystkich serdecznie. Radku, dzisiaj był trening medialny przed galą FEN. Już można powiedzieć taki ostateczny rys. Pojedynek ze Stanisławem Zaniewskim. Jak siebie widzisz w tym pojedynku w ogóle? Widzę siebie zwycięsko. To jest przede wszystkim to, co widzę. Myślę, że stworzymy fajny pojedynek, bo to jest dwa style ofensywne, co myślę, że da nam bardzo ciekawą walkę dla kibiców, bo jednak kibice chcą tej krwi, chcą oglądać te agresywne walki. Także myślę, że na pewno to się spodoba kibicom, a ja ze swojej strony jakby czuję się mocno przygotowany, także myślę, że te 5 rund pojedynku może być bardzo fajne. Ja Stasia bardzo lubię, ale w jakim rankingu on jest numerem 1? Co to jest w ogóle za ranking? Bo powiem Ci, znam całą czołówkę tej wagi i w życiu bym go nie uplasował na pierwszym miejscu. No jest jednym z czołowych zawodników, ale nie jest najlepszy, powiedzmy, tak według mojej oceny, tak? Ani ilość zwycięstw w tym roku, ani powiedzmy jakby cała droga nie upoważnia do tego, żeby mówić, że załóżmy jest najlepszy dzisiaj. Dlaczego Ty mówisz, że jest najlepszy? No właśnie dlatego niektórzy tak plasują tutaj, takie rankingi tworzą. Dlatego trzeba tutaj wyjaśnić, to jest numerem 1, jakby rozwiać wątpliwości. Dlatego jestem tego samego zdania, trzeba takie konfrontacje robić. Jeżeli ktoś mówi, że czy czuje się najlepszy, to fajnie skonfrontować go z innymi zawodnikami, którzy również się tak czują. Ja chciałbym w tym roku postawić właśnie na takie wymagające pojedynki z zawodnikami, którzy gdzieś tam są w czołówce. Ja się zgodzę, że on kilka lat temu był naprawdę dobry, tak? To mogę to powiedzieć, bo widziałem jego walki, podziwiałem, bardzo dobrze boksował. Jak oceniasz dzisiaj Ty jego dyspozycję? Szczerze mówiąc, nie przyglądałem się bardzo jego walkom, tak naprawdę bardziej się skupiłem na swoich przygotowaniach. Tutaj zostawiłem oglądanie przeciwnika trenerowi swojemu. Mój trener Andrii Mołczanow ostatnio dużo powiedział, że dużo oglądał, jego walk prześledził troszeczkę, także przygotowujemy się taktycznie również pod tą walkę. Chociaż tak naprawdę nie ukrywam, że nie jest to jakimś moim wielkim celem tutaj wygrać, jakby to nie jest największe, co chcę osiągnąć, tylko chcę iść dużo dalej, dużo wyżej i wygrywać z najlepszymi na świecie. Także to jest gdzieś tam jakiś szczebelek drabinki, którą trzeba przejść i iść dalej po prostu. Czyli zawodnik testowy i powiedz mi tak, jedna rzecz bardzo ważna. Jak ocenia go Andrii Mołczanow, bo to jest białoruska szkoła walki, chociaż Stasiu bardzo długo ćwiczył u Arka Wełny, u siebie w Ostrowie Wielkopolskim z Aleksandrem Krukiem. A jak ocenia to Andrii Mołczanow? Rozmawiałeś na pewno na ten temat. Tak, rozmawialiśmy wspólnie, ale nie chciałbym tutaj zdradzać ani naszej taktyki, ani słabych punktów przeciwnika, czy też mocnych. Zostawiamy to dla siebie na razie do czasu walki, a po walce myślę, że będzie to wszystko pokazane, tak? Konfrontacja stylu, bo Stasiu zapowiada, że pas gdzieś zabierze chyba na Białoruś, o ile się dobrze słyszałem, albo się coś mi omsknęło. Tak, też tak usłyszałem, ale pas oczywiście zostanie w Warszawie, tutaj gdzie jest jego miejsce. No to jeśli Białoruś jest w Ostrowiu Wielkopolskim, to nie jest daleko. tak, nie jest daleko, rzeczywiście. Stasiu, pozdrawiamy, bo wiemy, że będziesz oglądał ten wywiad, ale tu taktyki nie zdradzamy. W każdym razie, Radek, życzę Wam dobrej walki. Stasia bardzo cenię jako zawodnika, w tym sensie, że to jest naprawdę ringowy twardziel, to się zgodzę. Natomiast właśnie ten pojedynek pokaże, gdzie jesteś Ty i gdzie jest on, tak myślę. Oczywiście. Ja jak najbardziej również szanuję swojego przeciwnika. Bardzo doświadczony, już wiele pojedynków stoczonych ma na swoim koncie. Ja również prawie 130 w tej chwili, także fajnie, że jest taka konfrontacja. Zróbmy fajny show, zróbmy fajny pojedynek. To, co kibice chcą zobaczyć. Tak. Radku, życzę wszystkiego dobrego. Wiem, że powiedzmy jesteś dzisiaj już trochę podmęczony, bo jesteśmy późno, bardzo późny trening, ale chyba o tej porze będziesz mniej więcej wychodził do walki. Tak, jestem już przyzwyczajony do pracy o tej godzinie. Często nawet trenuję już teraz od pewnego czasu o tej godzinie, żeby troszeczkę się przestawić, jednak żeby ta aktywność była wzmożona mniej więcej o tej godzinie, o której będzie walka. To już jest takie przygotowanie, od kilku lat to prowadzę takie i to działa. Zgodzę się, bo wielu zawodników trenowało w porze walki, to się sprawdza, bo organizm jest wtedy wydolny. Cóż, życzę udanego wieczoru już 10 marca, przepraszam, i oczywiście, żeby ta walka była zapamiętana przez kibiców. Oczywiście, jeszcze chciałbym jako ciekawostkę dodać tutaj a propos tych godzin walki. Kiedyś za czasów Papy Sztamy nasza kadra trenowała w ten sposób, nawet bo mieli gdzieś tam pojedynki na różnych kontynentach, że jechali na obóz, w ciągu dnia mieli zasłonięte żaluzje, spali, a wieczorami, nocami można powiedzieć, funkcjonowali normalnie i trenowali po to, żeby już się przestawić na godziny takie, jak będą tam później na miejscu. Także myślę, że gdzieś tam to się znikąd nie bierze i papasz tam miał bardzo dobre wyniki, także trzeba iść tym tropem. Radek Patrzowski dla portalu Fight Sport. Wszystkiego dobrego, powodzenia, dobrej walki i cóż, widzimy się 10 marca. Widzimy się 10 marca, pozdrawiam wszystkich kibiców, dziękuję bardzo.